Zakłady wzbogacania rud testują obecnie nową technologię. Do wzbogacania koncentratu dodawana jest maltodekstryna, czyli skrobia ziemniaczana. Jest to modyfikowana skrobia ziemniaczana, używana w naszym procesie do depresowania cząstek węgla. Maltodekstryna ogólnie stosowana jest w przemyśle spożywczym do produkcji wszelakiego rodzaju sosów, deserów, lodu. Próby zastosowania maltodekstryny prowadzone są od grudnia 2011 roku. Codziennie w zależności od potrzeb przygotowujemy od 12 do 15 metrów sześciennych 10% roztworu maltodekstryny i dozujemy go w ilości od 8 do 12 litrów na minutę do koncentratu ostatecznego strony A na oddziale ZWR rejon Rudna. Zastosowanie maltodekstryny umożliwia produkcję dwóch grup koncentratów o zróżnicowanych parametrach. Koncentratu ubogiego i bogatego w węgiel organiczny. Koncentrat ubogi węgiel organiczny zawiera w okolicach 7% węgla i 30% miedzi, natomiast koncentrat bogaty węgiel organiczny zawiera w okolicach 9-10% węgla i 20% miedzi. Taki podział koncentratu usprawnia jego dalsze przetwarzanie w hucie. Partia uboga w węgiel organiczny trafia do procesu zawiesinowego, natomiast część uboższa kierowana jest do pieców szybowych. Musieliśmy poczynić pewne kroki organizacyjne i przygotowawcze, aby przystosować całą technologię do przeprowadzenia tego typu próby. Całość instalacji udało nam się przygotować we własnym zakresie, nie inwestując żadnych środków własnych. Początkowo zakładano, że próba trwać będzie miesiąc. Dzięki odpowiedniemu przystosowaniu instalacji maltodekstryna stosowana jest w zakładach wzbogacania rud od 2 miesięcy. Zakończenie testów ma nastąpić w kwietniu.